końcówka, jest ostatnia pieczątka, słuchajcie. Zaczekaj Marku chwilę, bo tam jest pieczątka, ja muszę się cofnąć. Jak będziesz Marek przejeżdżał, Marek jesteś? Jestem. Pan jest głośniej u siebie. Ja cię słyszę, no. Cholera, zawieszę się tutaj. O, myślę... Odbiłeś? Nie, źle mi stoisz, bo muszę a się gdzie tam... Tu. A gdzie jest tam? Już cofnę. Muszę tam się cofnąć, wiesz? O, dobra. A kto to tutaj tą kawą? Skąd on się wziął? Cholera. Dobra. Czy wystarczy? Kurwa, kawałek. A musisz tam pod górkę cofnąć. To by Marek tu wjechał i byś tu wjechał, gdzie Marek byś chce zawrócić. To ja mam podziale pod tą tabliczkę. Wezmę między koła ten kamień? Też chyba, co? Marek, ale się zablokujemy, wiesz, ja muszę stąd po prostu wyjechać. Ale Bartek, rób głośniej, bo cię nie słyszę. Mówię, że się musimy ten. To ja podgłosić nie mogę, to tylko ty u siebie, jest ten. Muszę stąd wyjechać, bo się zablokujemy. No, wisisz na kamieniu, musisz zejść. Już sięgnę. A nie lepiej tędy jechać? No właśnie. Poczekaj Marek, ten wielki kamień odrzucę. Jeden i będzie okej. O kurna! Nie takie hop. Ja teoretycznie powinienem pójść po kamieniach, ale wiesz, teoretycznie. No właśnie. Dobra, już tam jest. Chociaż tam nie lepiej. Małym gazem tam, gdzie ja na blokadzie i przejedziesz. Jak ci tam idzie? Jedź tam, gdzie ja, tylko blokadę sobie włącz. No wiem, już. Sobie załączyłem. Yeah! Uśmiech do kamery! Patruj Bartek, pieczątek, bo ja nie ten. Słabo na tej mojej nawigacji, kurwa, nie widać. No nie wiem, gdzieś tutaj będzie, ale na razie jest, się muszę... A jest, dobra. Po prawej stronie chyba gdzieś tam. No, po lewej będzie. Moja pieczątka moczy się w wodzie. Ja myślałem, że to już koniec. Nie, no a to początek jest. Drugiej części. No. Powiem wam, nowy kład, rewelacja, kurczę. Gryzlak, no kurde, stromo dosyć. Rewelacja, oryginalne opony, oryginalny zamiar. Idzie, nie? Przez cały te, kurde. Cały czas jadę, nie? Cały czas jadę i no nie ma stresu. I tak wydaje mi się, że ładnie jedziemy, dosyć płynnie. Może nie szybko, ale płynnie, nie? Także. Jak wartość? Dobrze będzie, ale stromo dosyć, trzeba tak jakby spuścić kłada, to myślę, że będzie dobrze. Duża górka? Duża. Taka też jest takim bocznym tym. Tak pyrkałem gazem, żeby zjechać. A, kurwa, czekaj Marek, nie zjeżdżaj, bo on ma tu pieczątkę, mamy. Zjedź i tam stań, z boku, dobra? Jak zjedziesz. Bartek, pomóż Markowi, co? Bo tu jest dosyć stromo. Dobra. Jestem. Śmiało. Tam trzeba spyrkać gazem, nie? Żeby nie hamować. Pyrkaj gazem. Pyrkaj. Pyrkaj. Dzięki. I ładnie cofnij sobie tam przed kamień, tak o, bo. No, ja wtedy wyjadę tu. Po nogach se jeżdżę. EBS już parę razy tak. A tam jak? Nie wiem. Nie wiem, czy pieczątka jest. A jest tam. Nie wiem. Po prawej stronie taka chyba jakaś tam powinna być, nie? Jadę na głupa. Co tam pieczątka jest po lewo, tak? Tak, w kałuży, no. Dobra. Markowi powiem. Marek, słyszysz nas? Tak. Wyjechałem. A, dobrze. No to tam masz po lewej pieczątkę teraz. Gdzie?
Ale to chyba na górze. Kostromo dosyć. Marek, takim płynnym gazem musisz jechać. Co? Płynnym gazem musisz jechać. Płynnym byś mnie zakopał i wyjedź tam dalej na wprost, obok mnie przejedź. Tam dalej na wprost. Ja tutaj mam pieczątkę, to se... daj gazu, o. Dobra. I przestaw się, bo tu masz pieczątkę, gdzie ja jestem. Gdzie? Tu, gdzie ja jestem. Bartek, jak tam? Co? Jak tam? W tej kałuży tu jestem, pieczątkę biorę, tak? Dobra, tak. I co, i teraz tu prosto pod górę, tak? Tym stromym piachem. Cholera, czekaj Marku. Czekaj Marku, stanę tu na górce. Dobra. Poczekaj Marek, pomogę ci, dosięgnie już. A, z mistrzostw, chyba tak? Tam. Aha, dobra. No tak, kurna, może sięgnie. O, sięgnęło. Tu musimy się ustawić, żeby nie przeszkadzać, bo tu mistrzostwa jadą. Dobra. Tu Marku z boku stan. Dobra, wjeżdżaj od razu, ale Marka trzeba łapać trochę. Idę no to poczekaj, bo teraz Marek będzie jechał przecież, to weź wysiąść. No. Śmiało wejdzie bez problemu. Jechać? Tak, tylko pędem. No prosto tak jak stoimy. O, tam korek na dole taki, że kur. Nie. Dobra. A my jak, na dół czy jak? Na dół, no. Ale co, też tamtędy najlepiej chyba, nie? Tak. Bo tutaj to będzie ściągać. A te kurować się z tyłu? Nie. Żebyś tam wyhamował na dole tylko. A, wiesz co, no, wolę poczekać, niech oni odjadą. Trzeba poczekać, bo tam... Tylko, że tam ci na dole się denerwują, nie? Poczekaj, nie pali się, czy tu będziesz stał, czy tamto. Wiecie co, trzeba się od razu poprzestawiać, ustawcie się. Tak, żeby tamci mogli wjeżdżać. Marek, podjedź, może bliżej to. Ja się tu dobrze ustawię już i... Jesteśmy już pod koniec odcinka specjalnego, technicznego, jest super, odcinek jest ekstra, techniczna jazda, co na temat kłada, kurde, no super, powiem wam tak, jadę fabryczną Yamaha Grizzly 700, model 2.16, ani razu nie używałem wyciągarki, czasem troszkę trzeba było popchać, ale ani razu wyciągarki, tylko pomocnik partnera, ale też skromnie. Wszędzie jak na razie jedziemy. Woda już mi się górą raz przelała. Także w jednym miejscu było dosyć głęboko. Kład radzi sobie rewelacyjnie. Fajnie wjeżdża pod górki. W ogóle jestem zszokowany możliwościami tych fabrycznych opon. No nie są to opony przeprawowe, to takie opony szutrowo różne. I no dają radę, no po prostu. No. Dają radę, cały czas jadę. Ciśnienie trzeba było doregulować, bo było za duże, ale doregulowane ciśnienie i jedziemy sobie super, może inaczej, bardzo zadowolony jestem z pracy zawieszenia. Takie jest pośrednie, między miękkim a twardym, jest w tej chwili na ustawieniu fabrycznym, takie jakie było, nic tam nie grzebałem, nie zmieniałem, także jedzie się naprawdę super. Blokada działa ekstra, przedni napęd działa ekstra. Sowek się przydaje, chociaż w tylnym jest już pełno śmieci i wody. Nie jest on szczelny, ale w mojej rurce, gdzie mam pieczątkę, też jest pełno wody. Także wiecie, na jakiej ono jest wysokości, a niestety tam też woda się zlała. Było w odpowiednim miejscu. Schowki eleganckie, wszystko się pomieściło, mam tylko małą torebkę. Świetnie, także jedziemy. Mamy jeszcze dwie pieczątki do zdobycia, ale tu chłopaki się zadubali i trzeba czekać niestety. Także czekamy. I zaraz jedziemy dalej. Jeśli chodzi o pojazd, na razie wrażenia są rewelacyjne. Ciekaw jestem jeszcze, jak wyjdzie spalanie.
zobaczymy. Generalnie jedziemy, myślę, że ten odcinek, który teraz robiliśmy, to jakbyśmy mieli tutaj być sami, bez innych uczestników, którzy gdzieś tam sobie stoją po prostu, bo się przeprawiają i trzeba poczekać, byśmy go zrobili w jakieś 40 minut. A tak mamy 2 godziny. No i dobra, do zobaczenia później. To musisz poczekać, bo za bardzo na środku stoi. 6 kilometrów zrobiłem, ja pierdolę. Mega wynik. Jesteś, Bartek? Co? Musisz mi napychać do góry go, nie? Jak chcesz pojechać, Bartek? Tam pod górę, Bartek, chcesz pojechać? Tam? Przejdź do przodu! Do przodu przejdź jeszcze! Ta-da! Siema! Dobra. Po co ta wciągarka, ja nie wiem! Ty, a pieczątkę wziąłem? Wziąłem, musimy, dobra. Siema! Tak to szybko jesteśmy po OS-ie specjalnym, zjedliśmy tą kubeczkę i 15.37 wyjeżdżamy na poligon. Trasa poligonu była otwarta 16 godzin, więc będzie trochę czasu do 8 musimy zjechać, bezwzględnie. Później są kary, dyskwalifikacja, więc szykujemy się powoli, 10 minut do startu i zaraz jedziemy. Idzie bardzo dobrze, układ jest naprawdę świetny, Yamaha Grizzly 700, nowy model 2.16. Jest różnica, jest bardzo duża różnica, o tym opowiem Wam później, naprawdę fajnie. To mój team partner, właśnie team partnerzy super, idziemy powoli, ale skutecznie i o to chyba chodzi. Więc sprzęt nie zabić, nic mu nie zrobić, samemu mieć frajdę. Do zobaczenia rano, na razie.